Nazywam się Paweł Kocańda, studiowałem archeologię w Uniwersytecie Rzeszowskim. Nazywam się Agnieszka Kubicka-Marek, jestem absolwentką archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nazywam się Jakub Pałys, studiowałem archeologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nazywam się Monika Hozer, studiowałam archeologię w Uniwersytecie Rzeszowskim. Jestem dyrektorem Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Co robię? Zarządzam instytucją, organizuję czas pracy pracowników, przygotowuję wystawy, katalogi, piszę publikacje naukowe, prowadzę ekspedycje archeologiczne na terenie Małopolski i Podkarpacia. Czy po archeologii można znaleźć pracę? Tak, oczywiście. Można pracować w muzeach, instytutach naukowych, wojewódzkich urzędach ochrony zabytków, a także prywatnych firmach archeologicznych. Zapotrzebowanie na archeologów jest bardzo duże, ponieważ w chwili obecnej prowadzi się wiele badań archeologicznych, naukowych, a także inwestycyjnych. Na przykład u nas w Muzeum Ziemi Bieckiej potrzebujemy archeologa na pełen etat. Jako archeolog od 11 lat współpracuję z Pracownią Badań i Usług Archeologicznych Archaja, a od 6 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Zajmujemy się głównie prowadzeniem badań archeologicznych i nadzorów na inwestycjach budowlanych, drogowych, które kolidują ze stanowiskami archeologicznymi. Absolwenci archeologii często właśnie pracują na takich inwestycjach budowlanych, drogowych, i nie tylko u nas w Polsce, ale także i w całej Europie. W mojej obecnej pracy zajmuję się postępowaniami administracyjnymi odnośnie stanowisk archeologicznych. Wydaję pozwolenia oraz decyzje zezwalające na przeprowadzenie badań, ale także jeżdżę w teren, zajmuję się kontrolowaniem stanowisk, więc jest to praca powiązana zarówno z pracą terenową, jak i administracyjną biurową. Pracuję w dziale historii miasta Muzeum Zamek w Łańcucie. Moja praca polega tutaj na prowadzeniu nadzorów oraz wykopalisk archeologicznych. Zajmuję się również naukowym opracowaniem zbiorów archeologicznych, ich inwentaryzowaniem oraz katalogowaniem.